Siemano wam wszystkim tutaj popraw w kolejnym materiale z cyklu Co sądzę o? W tym materiale powiem wam co sądzę o zimie w 2022 roku. U mnie w mieście już pada śnieg po raz trzeci. Jest pochmurno. Nie jest aż tak zimno, jakby mogło się wydawać, mogłoby być gorzej. Ale z tego co zauważyłem przez ostatnie lata, zima się utrzymuje, przychodzi bardzo późno, utrzymuje się bardzo krótko. Do tego nigdy przez ostatnie lata nie widziałem, albo rzadko kiedy widywałem bałwana na ulicach, czy na osiedlach, czy gdzieś na placach zabaw, bo ten śnieg nie jest taki idealny do robienia bałwana jak kiedyś. No i zima jest pod tym względem niefajna, że się robi chlapa, błoto i ciemne drogi przez to. Niestety zima jak to zima zaskakuje wszystkich drogowców, wszystkich użytkowników dróg chodnikowych, parkowych, czy jakbykolwiek to nazwać. Jedyne co jest fajne w zimie to jest to, że są jarmarki, ale na jarmarku z przyjaciółką w tym roku już byłem i zapomniałem zrobić wam takiego krótkiego materiału, nawet bez dźwięku, jak było, ale w sumie na każdym jarmarku od kilku lat jest tak samo, czyli mnóstwo ludzi, mnóstwo kolejek. Śniegu akurat wtedy nie było, ale jarmark jest chyba do końca tego tygodnia, przynajmniej u mnie w mieście, albo do końca przyszłego, więc akurat śnieg się wpisuje w klimat. No i kiedyś były popularne wojny na ścieżki, a teraz nie, bo tak jak wychodzę czy z kolegą, czy z przyjaciółką, czy gdzieś w ogóle na ulicę, to nie winuję, żeby się dzieciaki obrzucały śniegiem. A kiedyś to nawet widziałem, jak kryły się za samochodami, żeby nie dostać śnieżną pigułą w ucho. Więc no cóż, taka jest zima. Teraz napiszcie w komentarzach pod spodem, jaka jest zima u was. No i cóż, ja się z wami żegnam w tym materiale. Trzymajcie się. See ya.